Rzeczkowa Trybunalskiego. Wita się z Państwem Iwona Niedźwiedź. Już za moment rozpocznie się spotkanie 9. serii PGNiG Superligi pomiędzy Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski a Łomżą Vive Kielce. Zobaczymy za chwilę, co nam zaproponuje zdolny skrzydłowy z linii 7 metrów. Ponownie Mosiołek do Rutkowskiego. Bardzo ładny atak między pierwszego a drugiego obrońcę. Turna nie miał tam pozycji. Świetnie popracował teraz Tomek Gębala. Zmienił kierunek Aleks. Świetnie teraz Dujszebajew do Surgiela. Jewski. Rutkowski kapitalnie teraz rozgrywający Piotrkowianina. Mosiołek. Turkowski. Został tylko Aleks Dujszebajew, Olejniczak w natarciu mistrz Polski. Krzysiek Lijewski znakomicie do Szymona Sićko. Przepiękna akcja Łomży Vive Kielce. Olejniczak popisał nam się dobrym przeglądem boiska. Ładna asysta. Sprytnie Marcin Tusz. Sićko do Branko Wujowicza. Aż huknął teraz Czarnogórzec. Chciał sprytnie, Pacześny, ale zdążył uratować Surosz. No z problemami teraz Piotrkowianin, bardzo niemrawo. Natomiast Łomża Vive Kielce bardzo zespołowo, z uśmiechem na ustach. I nie zatrzymują tego licznika z wynikiem Kielczanie. Ponownie w przewadze jednego zawodnika Piotrkowianin, odważnie Filip Surosz. Dujszebajew, Gębala. Dujszebajew rozmontowana. Zupełnie teraz piotrkowska defensywa. Aż ładnie teraz wykończył to wszystko. Mosiołek urwał się bez piłki kapitalnie. Teraz Mosiołek szukał i Korneckiego, i defensywę kielecką. Tyle, że radość gospodarzy nie trwała długo. No i bardzo fajnie rozegrana teraz przewaga. A przy piłce aktualnie Kamil Mosiołek. Rutkowski. Miało być bardzo precyzyjnie, ale poprzeczka na drodze rozgrywającego. I jeszcze po raz kolejny Kacper Ligarzewski, Branko Wujowicz, nie miał nic do powiedzenia. Mamy szybkie wznowienie podopiecznych Bartka Jureckiego. Bardzo ładne teraz zagranie Mosiołka. Matyjasik ładnie między pierwszego a drugiego obrońcę. Ale ta 15-bramkowa różnica cały czas utrzymuje się na korzyść oczywiście mistrzów Polski. Szymon Sićko w górę do Kaczora. Chętnie grają dzisiaj Kielczanie z Sebastianem Kaczorem. Nie zawsze się to udaje. Kielczanie wracają do siebie. Starczą oczywiście. Za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. Iwona Niedźwiedź, zapraszam na inne nasze transmisje w serwisie Emocje TV. Do usłyszenia.